Głęboka pompka, wiele pozytywnych rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy w stanie rozciągnąć lalkę bardziej niż na ławce płaskiej. Jesteśmy w stanie zintegrować pchanie z napięciem całego ciała, czyli troszkę więcej koordynacji. No i też w tym przykładzie, który Wam podam, jesteśmy w stanie uczyć się budowania napięcia za każdym powtórzeniem. Tutaj jeszcze mam jeden pozytywny aspekt dla tych, którzy mają problemy z nadgarstkiem. Jeżeli wysuniemy sobie palce poza punkt podparcia, automatycznie napięcie tutaj spada, więc też będzie łatwiej. Co jest istotne? Kiedy już się ułożymy, zaczynamy zawsze od ułożenia na ziemi. Najpierw jest napięcie i potem, kiedy się odpychamy, od ziemi odchodzi całe ciało. I wracamy do samej ziemi. Luzujemy napięcie i znowu budujemy napięcie i odpychamy się. Dobra pozycja, napięcie, całe ciało odchodzi od ziemi. Pozycja, napięcie, całe ciało odchodzi od ziemi.